Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na niedzielę. Karty dnia na niedzielę. Już patrzymy, jak energie będą Wam się układać w tym dniu. A co to za smuteczki? Co to za smuteczki, za dół emocjonalny, jak trzeba będzie tutaj albo się kimś zająć, albo się z kimś spotkać. Nie będziecie mieć czasu na to, ale wszelkie miłe rzeczy, które dzisiaj będziecie przeżywać, mogą być przysłonięte jakąś czarną chmurą. Wiecie, że ja po prostu takie zmartwienia nazywam tą czarną chmurą i myślę, że to może być związane z tym, co Was czeka w tym tygodniu przyszłym, dlatego że to się pogłębia mniej więcej w okolicach wieczora. Może macie jakieś spotkanie w poniedziałek albo w ogóle w tym tygodniu. Może do zdania macie jakiś egzamin. Może jakaś ważna rozmowa. To jest po prostu coś, co nie jest do końca przyjemne. Ale świadomość tego, że to się stanie, może Was właśnie w jakiś sposób zaniżyć energetycznie, wibracyjnie w tę niedzielę. Dlatego zróbcie wszystko, żeby po prostu umilić sobie ten dzień. Taki dzień umilaczy sobie zróbcie, żeby przeżyć to po prostu, bo każdy z nas ma takie sytuacje. Tutaj nikt nie jest hiper taki optymistyczny. Każdy ma jakieś problemy. Dlatego już w tym tygodniu Wam powiedziałam to samo zdanie. Widocznie tak się po prostu dzieje, że bądźcie dla siebie wyrozumiali. Nawet jeżeli macie do przeżycia jakąś rozmowę, coś, co nie jest do końca przyjemne, to pozwólcie sobie też się pobać przed tym, bo tylko głupcy się nie boją, prawda? I tutaj właśnie taki układ mi się pokazał. Oprócz tego jakieś spotkania, zazwyczaj dziesiątka kielichów, dziesiątka monet, czyli sprawy rodzinne, emocjonalne, takie pokazują się w weekend, w niedzielę, tak więc może to jest dobry pomysł, żeby wybrać się do swojej rodziny, spotkać się z rodziną, spędzić czas z rodziną i po prostu przeżyć to. Tak, przeżyć to i przygotować się na to, co Was czeka, co nie do końca jest przyjemne. Trzymam kciuki za te sprawy. Każdy ma inne. Tutaj mechanizm się tylko pojawił. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się. My słyszymy się już jutro.